Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku przygotujemy sobie gnioki własnej roboty. Jest to przepis wbudowany w nasze urządzenie. Jednocześnie zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie stricte powiązany z dzisiejszym, ponieważ dzisiaj zrobione gnioki wykorzystamy sobie do przepisu, w którym podamy je ze szpinakiem oraz serem gorgonzolą. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, zapraszam do oglądania. Do przygotowania gnioki własnej roboty będziemy potrzebowali 1 łyżeczkę soli, 1 kg mączystych ziemniaków, 3 żółtka, 200 g mąki, 3 szczypty pieprzu oraz 1 czubek noża gałki muszkatołowej. Czas przyrządzania to 25 minut, łączny czas 4 godziny 44 minuty. Przepis oceniany jest jako trudny. Wyjdzie nam z tego 4 porcje dania. Rozpoczynam gotowanie. Na początek do pojemnika miksującego wlewam 500 g wody i dodaję 1 szczyptę soli. Na początek woda, tutaj wytaruję. I mamy 500 g. Teraz dodaję 1 szczyptę soli, sól. Szczypta dodana. Idziemy dalej. 1000 g mączystych ziemniaków muszę obrać, pokroić na mniejsze kawałki i włożyć do naszego wkładu. Mam przygotowane ziemniaki, ja już mam obrane, umyte. Zostało tylko pokrojenie. Ziemniaki będę kroiła i wkładała od razu do wkładu do gotowania. Kroję teraz każdy ziemniak. Ja mam większe ziemniaki, więc po prostu pokroję je na drobniejsze części. I każdy krojony ziemniak do wkładu. W trakcie, kiedy kroję ziemniaki, zapraszam Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Jest już nas naprawdę bardzo dużo. I zapraszam Was również do naszego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie. Także zachęcam, dołączajcie. A ja kroję dalej. Ziemniaki pokrojone. Wszystko już mam w koszyczku. Patrzę, co teraz dalej. Wkład do gotowania umieszczam w pojemniku miksującym, czyli to teraz umieszczam w pojemniku. Zamykam pokrywką i będę gotować 120 stopni przez 15 minut. Tutaj taka informacja, której jeszcze wcześniej ja się z nią nie spotkałam. Najpierw rozgrzewanie. Chcesz najpierw rozgrzać pojemnik miksujący? I dwie odpowiedzi tak, najpierw rozgrzewanie, nie rozpocznij bez rozgrzewania. Ja myślę, że najpierw rozgrzejemy, bo ta woda jednak wtedy nam się nagrzeje i szybciej się ugotują ziemniaki. Czyli tak, najpierw rozgrzewanie i gotujemy 15 minut. Tutaj jak możecie zobaczyć, teraz mamy taki komunikat rozgrzewanie do 120 stopni, a jednocześnie temperatura w misie, o tutaj mamy 0, czyli dopiero temperatura będzie rosła. 15 minut gotowania na parze właśnie dobiegło końca. Ostrożnie otworzę pojemnik, zdejmę pokrywę. Zobaczmy jeszcze dla pewności widelcem, czy nasze ziemniaki na pewno oby się ugotowały. Są ładnie ugotowane, nie są za miękkie, ale też nie są za twarde, czyli idealnie tak, jak będziemy później robić. Jeszcze zobaczę, co dalej. Teraz muszę wyjąć wkład do gotowania z pojemnika, wodę odlać i ziemniaki ostudzić. Tu jest instrukcja, że najlepiej przez noc, ale ja po prostu na jakąś dłuższą chwilę to odstawię, tak żeby nam one zupełnie wystygły i wtedy będziemy działać dalej. Czyli teraz ziemniaki studzimy, aż będą w 100% zimne. Nasze ziemniaki już dostatecznie ostygły, są w 100% zimne. Idziemy teraz dalej. Ostudzone ziemniaki, 3 żółtka wkładam do pojemnika miksującego. Czyli na początek przerzucam nasze ziemniaki. I teraz będę oddzielać białka od żółtek. Białka zostają w miseczce, a żółtka lądują w misie razem z ziemniakami. Pierwsze żółtko wybite, 3 żółtka wybite, białka sobie odstawiam, teraz dodaję 200 g mąki, ja już mąkę mam przygotowaną, dodaję
Następnie dodaję pozostałą sól, 3 szczypty pieprzu i 1 szczyptę gałki muszkatołowej. Sól. 3 szczypty pieprzu. I 1 szczypta gałki muszkatołowej. I teraz wszystko mieszamy. Przez 30 sekund obroty 4. Mieszanie zakończone. Masę zgarniam teraz łopatką ze ścianek na dno pojemnika. Masa na ten moment wygląda ładnie, jednolicie. I ponownie mieszamy, tym razem obroty 6, czas 5 sekund. Na podsypaną mąką stolnicy muszę uformować ciasta ziemniaczanego, wałek w grubości 1-5 cm. Otwieram. Rozłożę sobie tutaj matę, podsypię mąką i będziemy formować wałek. Przekładam ciasto na moją podsypaną matę. Tej dłonią wszystko wybieram. Na początek to trochę przegniotę. Ja ciasto już delikatnie przegniotłam. Wezmę około 1/3 całej porcji ciasta i uformuję z niej wałek grubości 1,5 cm. Tutaj moją matę dość obficie podsypałam mąką. I teraz kulamy wałek. Wałek przygotowany. Teraz taki wałek kroję na 1-centymetrowe kawałki. Na początek biorę nóż i kroję na centymetrowe kawałeczki. Cały wałek pokrojony. Patrzę teraz, co mamy dalej w instrukcji. Każdy kawałek lekko spłaszczam grzbietem widelca, aby na cieście powstały rowki. Ja tutaj mam przygotowaną mąkę, też ten widelec opruszę sobie mąką. I każdy kawałek spłaszczam widelcem. Tak, aby powstały rowki. I tak samo postąpię z naszą pozostałą częścią ciasta. Jak już wszystkie gnioki będę miała gotowe, wtedy będziemy przechodzić do gotowania. Tak się prezentują nasze gotowe gnioki. Jak widzicie, wyszło ich naprawdę całkiem sporo. Teraz na gazie gotujemy większy garnek z wodą osoloną i jak będzie woda gorąca, będziemy wtedy wrzucać i gotować je. Jak wypłyną, będziemy wyciągać cezakową łyżką, ale to zobaczycie w momencie, kiedy przeniesiemy się do osolonej wody. Woda osolona już się gotuje. Ja teraz będę wrzucała nasze gnioki do tej właśnie wody. Także zgarniam, ostrożnie zsuwam wszystko. Celowo właśnie mam większy garnek, ażeby nam się zmieściło spora porcja naszych gnioków. I teraz gotujemy do momentu, aż wypłyną i myślę, jak wypłyną, tak około minutkę. Wtedy będziemy wyciągać i osączać. Powoli zaczynają wypływać, jak możecie to zauważyć, także myślę, poczekamy na resztę i około minutkę im damy, żeby one jednak w środku nam się w 100% ugotowały. Nasze gnioki gotowały się około 2-3 minut. Mam przygotowany talerz, łyżkę cedzakową i teraz odsączam i partiami wyciągam, przekładam na talerz. Jak możecie zauważyć, nasze gnioki nie wyszły tak idealne jak te, które możecie dostać w sklepie, ale to dlatego, że robiliśmy je w domu. Na pewno mają o wiele fajniejszą jakość i smak niż te, które kupimy gotowe. Pierwsza partia ugotowana, ja tak samo postępuję z każdą kolejną. Jeśli chodzi o nasze gnioki, to tak właśnie się prezentują gotowe, ugotowane gnioki. Jak widzicie, porcja wyszła naprawdę konkretna, także rodzina 4-5-osobowa uważam, że spokojnie tym się naje. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Smacznego!
Czas na krótkie podsumowanie. Na samym początku spróbujmy sobie naszych gnioki. Moje przemyślenia są stosunkowo proste. Gnioki są to włoskie kluski ziemniaczane. W smaku są bliźniacze do naszych kopytek. Charakterystyczną rzeczą jedyną są właśnie te nacięcia, które my zrobiliśmy widelcem. Najprościej tak się robi. Nie są one jakoś mega kształtne, nie są takie typowo sklepowe, maszynowo robione. Są po prostu naturalne, swojskie kluseczki. Co do smaku, przepis wydaje mi się, że jest bardzo dobry. Jedyna uwaga jest taka, że musicie zwrócić uwagę, jakie macie ziemniaki. Jeżeli są bardziej mączyste lub nie, w naszym przypadku były stosunkowo rzadkie. My musieliśmy dodać nieco więcej mąki i taki oto efekt uzyskaliśmy. Są sprężyste, są puszyste, gotowały się 2-3 minuty i jeszcze przeciągnęliśmy je na minutę po wypłynięciu. W takiej formie są świetne. Tak jak i polskie kopytka, tak samo jak i gnioki, raczej nie jemy tak na sotę, musimy je podać z czymś i tutaj z miejsca zapraszam do kolejnego już filmu z wykorzystaniem właśnie tych gnioków. Zrobimy sobie przepis na gnioki ze szpinakiem oraz gorgonzolą, serem gorgonzolą. Nie chcieliśmy robić tego w jednym odcinku, ponieważ odcinek byłby bardzo długi, dlatego z tego miejsca z Wami się żegnam. Jednocześnie zapraszam już na kolejny film, w którym wykorzystamy sobie te kluseczki, przygotujemy już takie pełne danie. Z naszej strony wszystko, widzimy się w kolejnych produkcjach, trzymajcie się, hej!